Prawda jest was niewiele dzisiaj. Bardziej ci wszyscy, którzy raczyli dzisiaj do szkoły zajść, to witam was tutaj w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Chciałbym, żebyście dzisiaj z okazji zbliżającej się Świąt Bożego Narodzenia zobaczyli i usłyszeli. Zobaczyli przedstawienie przygotowane przez zespół teatralny pod kierunkiem pani Ewy Schreffer. Przedstawienie nosi tytuł Opowieści przy choince. I chciałbym, żebyście usłyszeli nasz szkolny chór, który przygotowuje, jak zawsze, pani Katarzyna Kon. Zacznijmy od Boże,
zamknęły powieki i sen zapanował nad światem. Przyszedł młodzieniec do panny z przedziwnym zielonym kwiatem. A dlaczego zielony? To kolor z nadzieją. Z nadzieją? A na co? Nadzieją, że spełni się wszystko. Co tylko za prawdę. Wypowiedz, że twoje życzenie, a spełni się. Pewna być. Chcesz stroju, pieniędzy lub władzy. Ten kwiat robi wszystko, co każesz. Chcę schować się do kieszeni i nosić codziennie przy sobie. I sama się do niej wcisnąć, by być blisko, przy tobie. Chcę móc oglądać cię codziennie, gdy resztki z lustrzą za siebie. Chcę zawsze być bardzo kochaną i zawsze tylko przez ciebie. Lecz chłopiec nie pojął marzenia i odszedł do szczęki zdumiony, że można nie pragnąć ich więcej. A ona czekała rok cały, kochając go coraz gorętniej. Ludzie są razem i nie są. Nie znają swych pragnień i myśli. Czasem mam takie wrażenie, że chcą siebie ciągle krzywdzić. A ja widziałam mężczyznę. Z radości.